Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, bo sobie mówiła: Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. We have a privilege to look at you. My mamy przywilej patrzeć na was. You look very, very beautiful. I wyglądacie pięknie. And that's the way God is looking at us now, God our Father. I właśnie tak Bóg patrzy teraz na nas, nasz Bóg Ojciec. And that's what He told Jeremiah. I to samo powiedział Jeremiaszowi. That's what he told Daniel. To samo powiedział Danielowi. Isaiah. Izajaszowi. I am going to remove the heart of a stone from my people and put a new heart. Usunę a heart according to my desire. Usunę mojemu ludowi serce z kamienia, dam mu serce z ciała, serce według pragnienia mojego serca. He told that also to Ezekiel. To samo powiedział przez Ezechiela. And he told Joel. I Joela. There will be a generation. Joel usłyszał, że będzie takie pokolenie. Of my heart's desire. Według pragnienia serca Boga. Because I'm going to pour. They will all receive the Holy Spirit. I will pour my Spirit upon them. Ponieważ Bóg powiedział Joelowi, że na swój lud wyleje swojego ducha. But not only a small group. A nie będzie to jakaś mała grupa ludzi. To all humankind. Wyleje ducha na całą ludzkość. So I am happy to be here and have the privilege to be among you. A więc cieszę się, że tutaj jestem, bo jest to prawdziwy przywilej być wśród was. And to prepare ourselves. I możemy się wspólnie przygotować. For an enormous outpouring of the Holy Spirit upon all humankind. Na potężne rozlanie się Ducha Świętego na całą ludzkość. God is calling us in this holy year of mercy. Bóg wzywa nas w tym świętym roku miłosierdzia, to gaze more at his heart. Abyśmy jeszcze bardziej wpatrywali się w jego serce. God, the Father's heart. W serce Boga Ojca. So, and at the same time to go with the same spirit towards each other.
a jednocześnie w tym samym duchu byśmy szli do innych ludzi. God wants to look at us being as holy as He is. Bóg chce nas widzieć jako tych, którzy są tak samo święci jak On. Whole mind, whole spirit. Cały nasz umysł, cały duch. And the things He desire. Ma być taki, jak On pragnie. So yesterday we had Him talking. A więc wczoraj słyszeliśmy, jak mówił through the prophet Isaiah. Przez proroka Izajasza. And when we read the first chapter of Isaiah, kiedy czytamy pierwszy rozdział księgi Izajasza, we find that God is one who loves, but He does not let mistakes go unnoticed. Z tego rozdziału dowiadujemy się, że Bóg nas kocha, ale nie pozwala na to, żeby błędy były niezauważone. Not as a policeman who tells you these are your mistakes and now I charge you, you pay. Ale nie zachowuje się jak policjant, który mówi: tutaj popełniłeś błąd, to teraz musisz zapłacić mandat. It's so wonderful when he says these are your mistakes, but I'm not charging you, I'm charging myself. Jest to wspaniałe usłyszeć. To są Twoje błędy, ale nie zapłacisz za nie Ty, tylko ja sam za nie zapłacę. I you mówi Ci, spójrz na krzyż. You are supposed to be punished, but it's amazing, it's beyond telling. He punishes himself instead of you being punished. To my powinniśmy być ukarani, ale to jest niesamowite, że On kara sam siebie. Only God can do that. I tylko Bóg potrafi coś takiego zrobić. And God wants to pour in a new way that heart into you and me. I Bóg właśnie to serce chce na nowo wlać w ciebie i we mnie. God is changing our outlook towards Him. Bóg zmienia nasze postrzeganie Go. Not to look at Him as the one who punishes us, but as one who loves us. Mamy na Niego nie patrzeć jako na tego, który nas kara, ale na tego, który jak na tego, który nas kocha. And today we are here. A dzisiaj jesteśmy tutaj. Each one with a different character, different background. Każdy z nas ma inny charakter, inne pochodzenie. And He looks at us as His family. A On patrzy na nas jak na swoją rodzinę. Each one in the way we've been acting. Każdy zachowuje się inaczej. Some weak in reaching up to His relationship of love towards Him, and some a little bit higher. Niektórzy z nas są słabsi w tej relacji miłości z Nim, a niektórzy są już troszeczkę wyżej. Some of us among us have gone higher in maturity towards the relationship with God. Czyli niektórzy z nas bardziej dojrzali w relacji z Bogiem. But it is a journey. Ale za każdym razem jest to podróż. And God told us yesterday. I Bóg powiedział nam wczoraj. I will restore you. Ja cię odbuduję. Because these words were written for all of us who read them, that when we read and read, we understand our God loves us always, every time. To wszystko zostało dla nas zapisane, że kiedy wczytujemy się w te słowa, to rozumiemy, że Bóg nas kocha nieustannie, przez cały czas. Even when He corrects us with strong words, it is a sign of compassion for us. Nawet kiedy karci nas ostrymi słowami, to jest to znak Jego współczucia dla nas. And so the Pope Francis, a więc papież Franciszek in his letter, his bull of election, w swojej buli, którą napisał do narodów, he called this an extraordinary jubilee. Nazwał ten rok rokiem nadzwyczajnego jubileuszu. We are celebrating the time when God came to us in a new way at the Vatican II. Świętujemy ten czas, kiedy Bóg przyszedł do nas na nowo w czasie Soboru Watykańskiego II. After Pope John the 23rd had opened
the Basilica of St. Peter and said, let there be a new Pentecost. Najpierw papież Jan XXIII otworzył drzwi bazyliki i powiedział, niech nastanie nowa pięćdziesiątnica. And that puts us into the first Pentecost in Jerusalem. I w ten sposób wracamy do pierwszej pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. After the small group of his disciples had been delivered from fear and from their shamefulness about their sin. Tam mała grupa jego uczniów została uwolniona od wstydu, który spowodowała ich grzeszność. They had denied Jesus Christ. Bo oni zaparli się Jezusa Chrystusa, swojego mistrza, tego, który ich kochał. Because when the time of the cross came, it was difficult for them to bear it. Ponieważ kiedy nadszedł czas krzyża, to bardzo trudno im było go znieść. But still God loved them. Ale Bóg i tak ich kochał. And when they were enclosed in their own small house, small walls, they built gates by themselves. A kiedy byli zamknięci w tym małym pomieszczeniu i jeszcze do tego sami zbudowali mury pomiędzy sobą, trying to save themselves by their own power, by their own means, próbowali zbawić się sami własną mocą i własnymi środkami. Jesus came. A wtedy przyszedł Jezus. And he broke into their lives, into their thinking, into their way they look at themselves. Się przez ich życie, przełamał się przez ich myślenie i przez to, jak postrzegali samych siebie. You can, may, I don't know your example here. At home in Africa, there was the one way of looking after children was caning them if they made a mistake. Nie wiem, jak wy tutaj wychowujecie dzieci, ale u nas w Afryce jeszcze jest taki zwyczaj, że kiedy dziecko popełni błąd, no to dostanie lanie laską. Even the teachers. Nawet nauczyciele tak jeszcze robią. And also, some of us when we were in the minor seminary, our priests, they thought by training us, would we stand like a soldier and exert fear, so that you can obey by fear. Również nawet u nas w seminariach duchowych do dzisiaj się jeszcze, ja przynajmniej tego doświadczałem, że wychowywano nas w taki sposób, że kapłan, który był naszym przełożonym, wywoływał w nas lęk i my staliśmy jak wojsko. We tend to carry this type of way of looking at authority. I mamy taki zwyczaj, że właśnie taki model postrzegania autorytetu nosimy w sobie. Looking at exerting obedience. Wydaje nam się, że musimy być bardzo posłuszni. That's not what, how God looks at us. God loves us. Ale nie tak patrzy na nas Bóg. Bóg nas kocha. And when a child in Africa, some time, a long time ago, about because now everything is changed. Some time back, a child who would be looking after sheep, and the sheep come and spoil the crop of the neighbor. I u nas w Afryce już tak jest coraz mniej, ale dawniej tak było, że jeśli dziecko na przykład pasło owce, a te owce weszły na teren sąsiada. And I see it also on the way when the police stops people. I podobnie widzę jest u was na drogach, kiedy policja zatrzymuje samochody. The face changes. To twarz się zmienia. They shrink. Osoba, która czuje się winna, kurczy się w sobie. They are afraid, no smile. Bo boi się i nie ma na jej twarzy uśmiechu. This is the type of God we have been having in our mind. Właśnie one who makes us shrink. Takiego Boga nosimy, takie wyobrażenie mamy Boga. Wydaje nam się, że mamy przed Bogiem się kurczyć. Mogę trochę mocniej odsłuchać, ja bardzo źle słyszę ojca. That was the experience of the apostles. Takie było doświadczenie apostołów.
They were there. Oni byli w tym pomieszczeniu, w lęku, we wstydzie. And Jesus comes. I przyszedł Jezus. And they are expecting a good Cain, but he says, peace to you. Oni oczekiwali, że dostaną niezłe lanie, a usłyszeli, pokój wam. They couldn't understand. Is that the same? I nie mogli zrozumieć, co się dzieje. Czy to jest ten sam Jezus? Is that the God we had in mind? Czy to jest ten Bóg, którego mieliśmy, taki, którego wyobrażenie nosiliśmy w umysłach? We thought he would come with a cane. Myśmy myśleli, że on przyjdzie z laską. Peace to you. A on powiedział, pokój wam. Second time. Drugi raz. Peace to you. Third time. Za drugim razem było tak samo, za trzecim też. Pokój wam. You can imagine how they were feeling. Wyobraźcie sobie, jak oni się czuli. When he said, peace to you. Kiedy on powiedział, pokój wam, po raz pierwszy oni się trochę przebudzili. Ale jeszcze czekali na tą laskę, która im sprawi lanie. Peace to you. Pokój wam. They begin to open the eyes. Trochę zaczęli otwierać oczy. Peace to you. Pokój wam. And he said, receive the Holy Spirit power. A on powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego, moc. And you are not going to be the only one to receive the Holy Spirit. I nie tylko wy otrzymacie Ducha Świętego. You will feel him more when you join the larger group of people. Tego ducha poczujecie jeszcze bardziej, kiedy przyłączycie się do większej grupy ludzi. And when they were with one heart, a kiedy trwali w jednym sercu, gathering the way Jesus had asked them to gather, i gromadzili się tak, jak poprosił ich Jezus, in the hall he has chosen, in the room he had chosen, w miejscu, w pomieszczeniu, które on wybrał, they received the Holy Spirit. Tam otrzymali Ducha Świętego. So you can see what you are going to receive these days. To właśnie otrzymacie w tych dniach. Gathering with one heart, one accord. Zebraliście się w jednym sercu, jednym sercem. In the hall Jesus had chosen, the upper room miejscu, Jesus had chosen. W tym wieczorniku tutaj, który wybrał dla was Jezus. The Holy Spirit came upon them, power. Duch Święty stąpił na nich, a więc moc. Not only power, but also fire. I nie tylko moc, ale również ogień. To shape them again, ukształtować na nowo. Into beloved sons and daughters of God. Na umiłowanych synów i umiłowane córki Boga. Men and women. Na mężczyzn i kobiety. And children. I dzieci. Including the men also who are the disciples. Whom he called apostles. Włączając w to tych mężczyzn, którzy byli jego uczniami i których nazwał apostołami. But Mother Mary, a Maria the apostle matka, par excellence, is also there. Ten największy apostoł była również z nimi. So Mother Mary also needed the Holy Spirit. A więc Maryja matka również potrzebowała Ducha Świętego. The Holy Spirit was already dwelling in her. Duch and Święty she conceived już w niej mieszkał Jesus Christ. I poczęła Jezusa Chrystusa. But she needed to understand more. Ale musiała jeszcze więcej zrozumieć. About the works of God. Na temat dzieł Bożych. So even those who are holy people. A więc nawet ludzie święci. They need the Holy Spirit for a new era. Potrzebują Ducha Świętego na nową erę, na kolejny krok. So the church needed the new outlook. A więc Kościołowi potrzebne było nowe spojrzenie. And the church means all of us. A Kościół to znaczy my wszyscy. Because the concert for the Vatican II sat, there were consultations from the Christians or Catholics all over the whole world. Ponieważ Sobór Watykański II oznaczał konsultacje chrześcijan na całym świecie. With how they had experienced God.
Oni dysputowali na temat tego, jak doświadczają Boga. And how the Christians were looking at each other. I w jaki sposób chrześcijanie patrzą na siebie. Especially the Catholic Church, who is the mother of all churches. A w szczególności Kościół katolicki, który jest matką wszystkich kościołów. The separated children. Również matką tych dzieci, które się oddzieliły. And so the Pope speaks like this. A więc and is quoted by Francis. Papież, którego cytuje papież Franciszek, mówi w taki sposób. He says, we have used the method of severity, now we use the medicine of mercy. Posługiwaliśmy się metodą surowości, a w tej chwili sięgamy po lek miłosierdzia. Well, Francis says, the papież Franciszek mówi, the council fathers strongly perceived. Ojcowie Soboru, and that's what it is, we are called to perceive. Ojcowie Soboru dostrzegają i pojmują, i to samo my mamy pojąć. To have the emotions of God, God's czyli love for us inside us. Emocje Boga, mamy odczuwać w swoich wnętrzach miłość Boga do nas. God who loves us wants Bóg, also that we respond. Nas kocha, chce, żebyśmy reagowali. With the same heartbeats. Żeby nasze serce biło w rytm Jego serca. And His heartbeats, Jesus says, they are rivers, like rivers of water. A serce Ojca Jezus opisuje jako rzeki wód. And that's what Jesus gave to us on the day of his crucifixion. I to właśnie Jezus dał nam w dniu swojego ukrzyżowania. Water oozing out of his heart. Wodę, która wylewała się z jego serca. The Holy Spirit. Ducha Świętego. And at the same time blood. A jednocześnie wypływała z niego krew, czyli życie. So the church is meditating on this, and not only meditating on this, want to act by having the deep desires for love of God, the way God loves us so unconditionally. Kościół medytuje to nieustannie. Próbuje to medytować, a jednocześnie działać zgodnie z tą miłością, którą kocha nas Bóg. The fathers in the council perceived ojcowie soboru strongly postrzegali a true breath of the Holy Spirit. Bardzo mocny, prawdziwy oddech Ducha Świętego. As it was in the first time when the apostles tak, were jak to hidden, było na początku, kiedy apostołowie siedzieli w ukryciu, fear of their sins, zalęknieni własnym grzechem, w strachu przed ludźmi, the time has come when we have been afraid of our sins and people that they are going to write about us, about our sinfulness. Oni bali się, że popełnili wielkie grzechy i bali się też, że ktoś o tych grzechach będzie opowiadał. In here, afraid of making a sign of the cross somewhere in a restaurant because you are afraid they are going to call you Mohere. I my podobnie boimy się wykonać nawet znaku krzyża w restauracji w obawie, że ktoś nazwie nas Moherami. Afraid. Boimy się. I don't want to be a Catholic. Nie chcę być katolikiem. We the priests are afraid because my of our sinfulness. Kapłani boimy się też, bo jesteśmy grzeszni. And we need to know God, our Father, loves us unconditionally and always. A musimy wiedzieć, że Bóg, nasz Ojciec, kocha nas bezwarunkowo i zawsze. And that's why he tells us today, i dlatego dzisiaj nam mówi in the first reading, w pierwszym czytaniu
I will allure her. Uwiodę ją. That means us, the to church. To znaczy nas, Kościół. Jerusalem. Jerozolimę. Zion. Syjon. I will allure my people. Uwiodę mój lud. Why does he say her? He looks at himself as a husband and looks at us as wife. Dlaczego a relationship. On używa tutaj, w języku angielskim jest to osoba żeńska, więc mówi zwabie oblubienice. A person-to-person relationship of love. A więc jest to relacja miłości osobowej. And the married people are supposed to be a sacrament of this. A małżeństwa relationship of God with us. Mają być sakramentem relacji Boga z nami. In the last few years, the devil had entered to break this type of relationship. W ciągu ostatnich kilku lat diabeł pragnie wejść i zniszczyć tą relację. The family, when you talk about man and husband, people begin not to understand. They can hate you. Kiedy zaczynasz mówić, czym jest rodzina, to możesz spotkać się z niezrozumieniem, a nawet z nienawiścią. And when people, you see husband telling the wife, kochanie, and then the other one, kochanie, you wonder whether they mean it. You wonder whether they mean it because love has been broken by fighting in families. A kiedy teraz małżonkowie zwracają się do siebie nawzajem kochanie, to wcale nie jesteś pewien, co to znaczy, bo te słowa tracą znaczenie. And God says, they will call me my husband. A Bóg mówi, oni mnie nazwią mężem, mąż mój. They will not call me another name, Baal. Nie no. Będą mi dawać innych imion, na przykład imienia Baal. I will expose you to me. I will marry you again, as it were. Poślubię cię na nowo. I will bring justice to you. I dam ci sprawiedliwość. I will love you rightly. I będę cię kochał w sposób właściwy. In love and in mercy. Przez miłość i miłosierdzie. You remember those of you who are married, what you said, I will love you. Przypomnijcie sobie swoje to, co ślubowaliście. In love and in mercy, że in będę sickness, z tobą w chorobie i w zdrowiu. And in good health, kiedy w dobrym zdrowiu i w złym zdrowiu. I will love you until death będę makes us cię part. Kochał, dopóki śmierć nas nie rozłączy. And but for us, even death has been destroyed by Jesus. It will never separate us. Ale przecież Jezus zniszczył nawet śmierć, a więc śmierć nas także nie rozłączy. Because the husband or the partner who dies and is in relationship with God, that we don't lose the husband, he goes to sit together with Jesus Christ at the seat that has been prepared. Ponieważ kiedy nasz współmałżonek umiera, to nie tracimy go, bo on po prostu udaje się na miejsce do nieba, które zostało mu przygotowane. And creating that hunger, I want to one day to go and see my husband. I want one day to go and see my father. I w nas powstaje ten głód. Chcę pewnego dnia dołączyć do mojego męża czy do mojej żony. One day to go and see my children. Pewnego dnia dołączę do moich dzieci. Because Jesus has every day ascended from being a baby and having an impact on every person around. Jezus, the shepherds, the kings. Jezus od momentu, kiedy był dzieckiem, codziennie wstępował coraz wyżej i wyżej i miał coraz większy wpływ na pasterzy, na królów. And it continues. Jesus is here, there are doctors here, there are lawyers here, i to trwa there are priests do dzisiaj. Here. Jezus Men. Jest tutaj, kapłani są tutaj, lekarze są tutaj, prawnicy są tutaj. So where Jesus is, there is peace. A więc tam, gdzie jest Jezus, jest pokój. Where Jesus is, there is healing. Tam, gdzie jest Jezus, jest uzdrowienie. Where Jesus is, there is friendship. Tam, gdzie jest Jezus, jest przyjaźń. Where Jesus is, there is only one language, love. I tam jest tylko jeden język, miłość. So we'll be meditating on this i to few days będziemy more. Medytować przez te kolejne dni. And today Jesus is coming to you and me. A dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i do mnie.
it's a holy marriage and the priest is going to lead us. Są to święte zaślubiny. And we shall lead one of the musicians. I będziemy przechodzić przez ten okres, będą nas prowadzić w tym kapłan, muzycy. Until the priest will tell us prophetically. Aż do momentu, kiedy kapłan powie nam proroczo. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are you who are called to the marriage of the Lamb. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Yes. Błogosławieni jesteście wy, którzy zostaliście wezwani na ucztę baranka, na małżeństwo, za ślubiny baranka. And you are cleansed, you are holy. I jesteście oczyszczeni i święci. So you need to feel that joy in your heart. A więc musicie w sercu czuć tą radość. Jestem z moim Panem, z moim Zbawicielem. Bóg jest we mnie. In my heart, w moim sercu, w moim umyśle, w moim ciele. And we say the words of Mary. I mówimy słowa Maryi, our mother, naszej matki. My spirit, my mind rejoices in God my Savior. My soul wielbi rejoices in God my Savior. Pana, actually, it says, Zbawiciela mego. My soul glorifies the Lord. Wielbi dusza moja Pana. My soul glorifies the Lord. Wielbi so my way of dusza thinking, moja Pana, więc moje myślenie. My whole way of perceiving things. Mój sposób postrzegania rzeczywistości. Sees God in a picture there, and I glorify Him. He's seated Boga on His throne. I wywyższam go i postrzegam go jako tego, który zasiada na swoim tronie. With rays of His life and an abundance of life. A z niego wypływa obfitość życia. With compassionate love. I miłość pełna współczucia. He has forgiven me. Przebaczył mi unconditional, not bezwarunkowo, because of what I do. Nie ze względu na to, co ja robię. And what a joy when the priest brings Jak wielka Jesus to, you. To radość, kiedy kapłan przynosi ci Jezusa. Wow, that experience. To doświadczenie. But we have made this a routine thing. Even when Jesus is coming, there is Ale no excitement. Ale to wszystko stało się rutyną i nie czujemy już ekscytacji, kiedy Jezus do nas przychodzi. I have some kids. Mam dzieci. When I take to them sweets. Kiedy im zanoszę słodycze. Or bread. Albo chleb. Or even when I come to them. Albo nawet kiedy tylko do nich przychodzę. Now, after long time, teraz nie było mnie z nimi długo. The older ones, you see, they have been looking every time they look at the gate. Is he coming? Is he coming? Te starsze często spoglądają na bramę i zastanawiają się, czy on dzisiaj przyjedzie, czy przyjedzie, bo jest w nich taka wiara oczekująca i radość. And when I see them, when they see the car, they say, A kiedy widzą mój samochód, to zaczynają z daleka wołać i wszyscy się gromadzą. And they come and gather. I podbiegają wszyscy razem. And the other young ones, a te małe, those who are still babies, te jeszcze takie, które są małymi dziećmi, you see them shaking. Widzę, że one aż się trzęsą. To receive love. Bo chcą ode mnie otrzymać miłość. You can imagine God, how he receives. A więc wyobraź you sobie teraz Boga, also, jak On Ciebie przyjmuje i że Ty powinieneś mieć te same emocje, co te moje małe dzieci, Daddy, że one aż drżą z radości, bo wiedzą, że nadchodzi ich Ojciec. Not beat me, nie po to, żeby mnie zbić, but the beatings of his heart coming to beat together with me. On nie przychodzi z biciem fizycznym, tylko przychodzi z biciem swojego serca, które ma bić tak samo jak moje serce. So I am now having a preparation. The a preparation więc has begun. Teraz please, let's go into this action. Zaczyna się czas przygotowań i wejdźmy w te przygotowania i wchodźmy w niej coraz głębiej, bo coś się dzieje. And when you receive him, a kiedy go przyjmiesz,
Receive that joy in przyjmij your heart. Tą radość do swojego serca. Mother Mary says, bo Maryja Matka mówi, after sensing and after being helped by Elizabeth to understand whom she was carrying. Ona wypowiedziała to po tym, jak odczuła go w sobie i po tym, jak utwierdziła ją Elżbieta w tym, kogo ona nosi w sobie. Because other people were, so there were some different people said, you are a girl, you are spoiled, you have no children, you have a child without a husband. That was not easy. Bo wcześniej nie było jej łatwo, bo mnóstwo ludzi ją krytykowało, mówiło ją, jej jesteś w ciąży, a nie masz męża. Others were saying, what is going to happen now? Ludzie mówili, i co teraz będzie? Joseph had said, I don't want you anymore. Józef powiedział, nie chcę cię you już, have betrayed me, bo mnie as a fiancé. Zdradziłaś jako moja narzeczona. And now she rushes to confirm. A teraz ona biegnie, bo chce być utwierdzona. Also to confirm another woman. Utwierdzona sama, ale również utwierdzić drugą kobietę. Who probably received another experience. Która miała inne doświadczenie. Imagine you are at a supermarket and you are an old woman of 70 and you are under pregnancy. Some women will say, oh great. Others will say, look at this woman, stupid. How can you carry a child now at an age of 70? No wyobraź sobie teraz, że masz 70 lat i masz brzuch i z tym brzuchem idziesz do supermarketu. Wyobraź sobie, jak reagują inne kobiety. And these people meet. They have the favor of God. A przecież te dwie kobiety dotknęła łaska Boga. And they greet each other. One się spotkały, przywitały they się. Are carrying a mystery in their lives. Każda z nich niosła w swoim życiu tajemnicę. And the greeting of Mary does something to this woman. I pozdrowienie Maryi uczyniło coś w tej drugiej kobiecie. The child in the womb dances with because dziecko of the power of the Holy Spirit dances with joy. Elżbiety zaczęło tańczyć z radości mocą Ducha Świętego. The joy is the fruit of the presence of the Holy Spirit. Radość jest owocem obecności Ducha Świętego. Joy is not a gift. Joy is a fruit of the presence of the gift of the Holy Spirit. Owocem obecności Ducha Świętego. And Elizabeth becomes a prophetess. I Elżbieta staje się prorokinią. The gift of the Holy Spirit. Dar Ducha Świętego. And she proclaims to Mary, she encourages Mary. I mając ten dar proroctwa od Ducha Świętego, ogłasza Maryi. The one in you. Ten, który jest w tobie. First she says, you are a mother of God. Najpierw mówi jej, jesteś matką Boga. And the one in you is a blessed fruit. Your child is blessed. A ten, który jest w tobie, jest błogosławiony. Because you are coming to me is special. Ponieważ twoje przyjście do mnie jest szczególne. As you greeted me, my child bo jumped with ty joy. Mnie powitałaś, to moje dziecko podskoczyło z radości. And the Bible says she shouted. I Biblia mówi, że ona zakrzyknęła. You cannot have the Holy Spirit and you are there. Alleluja. Nie można mieć Ducha Świętego there is i zachowywać się tak. But exaltation. Jest czas dancing. Na spokój, ale kiedy Duch Święty jest w nas, to zaczynamy tańczyć. And Mother Mary comes out with songs. A Maryja she quotes Matka all the songs of the singing women in the Bible. Zaczyna cytować wszystkie pieśni kobiet, które śpiewają w Biblii. My soul glorify the Lord. Wielbi dusza moja Pana in God my Savior. I raduje się duch mój w Bogu zbawcy moim. And she's not proud. I nie jest pyszna. She sees the greatness of God coming to her. Widzi, że wielki Bóg przyszedł do niej. Not only that. I nie tylko to. She's so happy jest that tak God szczęśliwa, is fulfilling His promises. Bo Bóg wypełnia swoje obietnice. The promises he made to Abraham. Obietnice, które złożył Abrahamowi. The promises he made to the people. Obietnice, które of złożył Israel, ludowi all Izraela humanity. I całej ludzkości. So there is confidence. A więc jest przekonanie. That's what God is giving us today.
jest pewność co do tego, co Bóg nam daje. Również dzisiaj Duch Święty, który został rozlany na nas, jest rozlaniem się Bożej miłości, z miłosierdzia Boga Ojca, a jesteśmy w obietnicach co do naszego odkupienia i zmierzamy ku naszemu przeznaczeniu. A kolejni papieże mówią, że jest to podróż. We are in holiness, we are holy ones, but we are going into perfection. Jesteśmy świętymi, wzrastamy w świętości i coraz bardziej się udoskonalamy. So from this evening, a więc począwszy od tego wieczora, zapraszam was, jak pójdziecie do domu, take Isaiah 43. Przeczytajcie księgę Izajasza 43. And see how God is talking to you. Which chapter 53 or 50? Isaiah 43. Księgę God is talking to you. Izajasza rozdział 43. And read Isaiah 49. I przeczytajcie też rozdział 49. Maybe you let me give you also a third one. Read. I jeszcze trzeci. Psalm 139. God says, I'm the only one who knows you. Bóg mówi, tylko ja was znam i wiem o was wszystko. But no matter whatever you have done, ale bez względu na to, co zrobiliście, I don't love you for what you have done, nie kocham was za to, co zrobiliście. I love you because you are my child. Tylko you are my daughter, kocham was, bo you are my jesteście son. Moimi dziećmi, moją córką, moim synem. Not any time have you ever ceased to be my daughter, my son. I nie było ani jednej chwili, kiedy nie byłeś moim synem czy moją córką. So we want to concentrate on that. A więc chcemy na tym się skoncentrować. That's what the Pope Francis tells us in the first phase. In his first letter, the first number one, number two, number three, number four, he talks about that part, how God loves us. So we are not here for Catholic charismatic renewal. We are here for that Pentecost. All of us receiving the Holy Spirit. A więc o tym pisze papież Franciszek w swojej buli na otwarcie roku miłosierdzia. My jesteśmy tutaj wszyscy charyzmatycznie spotykamy się, żeby otwierać się bardziej na Ducha Świętego. Charismatic renewal is not a move, it is not a group. Odnowa charyzmatyczna nie jest grupą. It's not a novena. To nie jest nowenna. It's the movement of jest the Holy Spirit Ducha in Świętego the whole church. W całym kościele. Among all the people of the whole world. Ludzi na całym świecie. And so we are receiving the Holy Spirit and beginning to change our lives. Przyjmujemy Ducha Świętego i nasze życie zaczyna się przemieniać. We are in the revival. Jesteśmy w czasie przebudzenia. We are being revived, made alive. I my też jesteśmy przebudzani. In Jesus' name we pray. W imię Jezusa modlimy się o to, żebyśmy szli nadal w tym kierunku, żebyśmy patrzeli na naszego Boga Ojca jako na tego, który nas kocha i chcemy wpatrywać się w Jego serce przez modlitwę. On żyje i króluje z Ojcem God i z Duchem Świętym, forever, jeden Bóg and ever. Na wieki and wieków. He's going to hear us. I On nas uzdrowi. Hearings will take place tonight. Nastąpią dzisiaj uzdrowienia. So talk to Him. A więc rozmawiaj z Nim. And when you receive Holy Communion, a kiedy przyjmiesz Komunię Świętą, you say, speak one word. To zanim przyjmiesz, to usłysz, my lungs will be healed. To wypowiesz, my powiedz cancer tylko will be healed. Słowo,
a moje płuca będą uzdrowione, moje serce będzie uzdrowione, moje wnętrzności będą uzdrowione. Powiedz tylko słowo, a rak, nadciśnienie i nerki, i wszystko zostanie uzdrowione. A więc wszędzie, gdzie odczuwasz ból, mów do Niego i dziękuj Mu. I nieustannie Mu dziękuj i wysławiaj Mu i oddawaj Mu cześć. A Pan mówi, as you continue kiedy to worship me, będziesz to mnie nieustannie me, wielbił i wysławiał, I will heal all your ja diseases. Uzdrowię wszystkie Twoje choroby. I will bless your land. Ja pobłogosławię Twoją I ziemię. Will bless your food. Ja pobłogosławię I will bless Twoją your water. Żywność, Twoją wodę. And in your area, a na Twojej ziemi no women will have miscarriages. Żadna no kobieta nie poroni i nie będzie kobiety bezpłodnej. And as you go home, a kiedy pójdziesz do domu, you will find I've already sent my angels to there. Zobaczysz, że są tam już moi aniołowie. And any dangers that the devil might have prepared on the way, a jeśli jakiekolwiek niebezpieczeństwo przygotował agents, diabeł, I will jego sting agenci, them. I will send na Twojej drodze, my to bees, ja poślę moje osy i te and they osy will sting them. Urządlą go, they will destroy urządlą i your zniszczą enemy. Każdego Twojego and your wroga, enemy is not human a Twoim beings. Wrogiem nie jest the człowiek, will be destroyed. Diabeł zostanie zniszczony and sicknesses i choroby are now in danger. They are, choroby teraz the plan są of w God upon niebezpieczeństwie, bo is bring prosperity upon you. Bo krew Boga na Tobie przynosi Ci pomyślność. Jesus is Lord. Jezus jest Panem. Amen.